to była chwila korespondencji. Zaraz się schowam. Tam osoba z pieskiem w takim deszczu, z parasolem, naprawdę nie zazdroszczę. Natomiast tak leje, jest taka ulewa. A dzisiaj nie miało padać wcale. W ogóle nie miało padać dzisiaj. Więc no, chyba nie będę miała wyboru, tylko będę musiała Kubusia zawieźć autem do szkoły. Bo jeśli wyruszy na hulajnodze, to będzie cały mokrusieńki. No więc nie mam wyboru. Mimo parasoli, kurtek i wszystkiego, no to wiem, w jakim stanie by tam dojechał, więc muszę się napić wody. Już na szczęście mój organizm się przyzwyczaił, że pierwsze co, to wstaję, ogarniam się i piję wodę, więc zaraz sobie przygotuję tę wodę z cytrynką, bo wtedy wchodzi mi większa ilość, ale ta cytrynka jest taka, wiecie, symboliczna ilość, żeby tylko był jakiś podsmak. A teraz robię naleśniczki i ja dzisiaj chyba też zrobię naleśniczki, więc ogarniam, żeby zdążyć. To mam naleśniczka, mam nutuleta i tu mam borówki. I to jest moje dzisiejsze śniadanko. Zrobiłam sobie drugą kawusię. Dobra, tu muszę patrzeć, okej. Okay. Druga kawusia zrobiona. I zamówiłam, co ja gadam? Kupiłam nugat. I zobaczymy, jak to smakuje. Wyciągam po prostu tak. A, dobrze by było, żeby to było w lodówce. Chyba jednak fancy byłoby położyć na talerzyku i może tak zrobimy. Nie fancy talerzyk. Właśnie zobaczyłam, że on na dole ma jakiś wafelek. Cienki, bo cienki, ale ma. Zaraz sprawdzimy. Wafelek ze skrobi ziemniaczanej, więc mogę go zjeść, nie muszę się męczyć. Bardzo mnie to cieszy, nie ukrywam. Tak wygląda ten przysmak i on się tak ciągnie. Ale dobra, ja sobie wezmę nóż i sobie przekroję. Hm. 393 kalorie ma cały baton. Zjadam taki kawałeczek i jestem przesłodzona. Ale pyszka to jest. I tak sobie pomyślałam, że dobra, to teraz upiekę jedno ciasto, żeby później na spokojnie upiec sobie drugie ciasto. Nic bardziej mylnego, bo niestety nie kupiłam masła. No więc lipa. Nic nie mówcie. Przygotowałam takie kieszonki ze szparagami, z żółtym serem, z szynką. A to też jest jadalne? Oczywiście. Całe szparagi są jadalne. Szum oznacza jedno. Eksportuję właśnie dla Was film na niedzielę, ale w związku z tym, że mam te produkty z Action, to i to, to bardzo chciałabym to sprawdzić. Ale właśnie sobie uświadomiłam, że nie ma to większego sensu, dlatego że mam make-up. Więc może przetestuję sobie to po prostu w wolnym czasie. Tak zrobimy. Ale tego jestem bardzo ciekawa, czy ta kredka będzie fajna, czy nie fajna. Ten produkt również mnie bardzo ciekawi. Obiadek to ogórki małosolne, sos tatarski i ziemniaczki. Takie widzicie, podsmażane. Jakoś zalatany ten czas ostatnio. Dajcie znać, czy u Was też, czy tylko u mnie tak? Tu ding dong, tu ding dong. Kurde, same ding dongi, nie wiem o co chodzi. Ale chusta to jest życie, powiem Wam. Mega się czuję w chustach. Może więcej sobie kupię? Chociaż trochę mam. Zobaczcie, jaki ciekawy kolor torebki. Love Moschino. No trochę kosztuje niestety. Ale bardzo fajna taka pękata. Ładnie wykonana. No więc... proszę bardzo. Kurtka prochowiec z Lee. W sensie jest świetna. Bardzo dobra cena i ona jest taka grubsza. To jest taka kurtka prawdziwa. No oczywiście wpadło mi w oko. To ma taki kolor takiego różu. I ona jest piękna. Asus 42 rozmiar.
większą wersję Sowa, ale jest piękna. Nie, no nie da się. Marutken. Marutken na... O, teraz taki, ale no to z nogi są niewygodnie. No jest też taki ładny kolorek. Proszę cię. Nie, szału bym dostał. Co wstaniesz, to musisz przestawiać. Fajne, mnie się podoba. A to połóż to na górę. Dziękuję. Bardzo ładnie. Na te zachorowałam bardzo. Szukamy oznaczeń. Więc drodzy Państwo, zostało mi zarzucone, że to jest przymierzalnia dla niepełnosprawnych. Owszem, jest większa, ale oznaczenia nie ma. Jeszcze Asia z przyszłości przychodzi, żeby dodać. Obsługa sklepu sama kieruje do przymierzalni, które są wolne. Tego dnia, co śmieszniejsze, tylko i wyłącznie ta była wolna, wszystkie były zajęte. Nie było nikogo niepełnosprawnego, nie było nikogo z wózkiem, z dzieciątkiem. Na to tylko tak zwracam uwagę, ale wydaje mi się, że są to rzeczy logiczne. Jednak było mi zarzucone, że jest to przymierzalnia tylko i wyłącznie dla takich osób, a nie jest. Jesteśmy na błyskawicznym shoppingu i mierzę właśnie krótkie płotki, bo to jest coś, co potrzebuję. Mam tylko jeansowe praktycznie, adresowych nie mam żadnych. I to są całkiem spoko, mierzę rozmiar M, fajnie, bo są cięte po skosie i są w przeróżnych kolorach. Pewnie na stronie znajdziecie metka, może tu, nie wiem, Paweł, odwróć, żeby było widać. Widać? Cenę? Widać. Dobra. No to takie portki. Tylko jedyne co, no jest lato, a one są na misiu, więc nie wiem. No ale i tak jest ten materiał mega cienki, przecież dotykałem. Więc no jest, ten miś chyba... To jest z H&M-u, klasyk. Komplet. No dobra, wy już widzieliście ten komplet, ale Pawłowi pokazuję. I on mówi, że spodenki jak najbardziej, ale że w komplecie mu się to nie widzi. W komplecie w ogóle mi się nie widzi. Spodenki i twoja oryginalna bluzka, w której przyszłaś. No dobra, to już na pewno. Im. Tak się Pawłowi bardziej podobało. Czyli zdecydowanie, tak. Z tą bluzeczką. Tak, bo kawałek brzuszka odsłania ten i jakoś inaczej ten krój wygląda. Zdecydowanie lepiej według mnie. To mi wszystko zburzyłeś. Jakimś dziwnym trafem ta sukienka, to jest M-ka, to jest wielka, ale wygląda bardzo fajnie. Tak wygląda jak... Plażowo. Tak miało być. Chociaż nie wiem, czy tutaj H&M się nie pomylił z rozmiarówką. Ja jeszcze mam inny rozmiar, więc za chwilę przeskoczę w inną. Ale z takich konkretów to ramionczka są podwójne, ale są regulowane, więc to jest duży plus. Tutaj to też jest dopasowane, więc możemy o jakoś to w ten sposób na przykład dowiązać. Ale tu jest tyle warstw i na szerokość to wygląda... Paweł leje skoro. Co się dzieje, że to mnie? Śmiesz się, że co, mogłabym mieć tylko kupusia pod spodem jeszcze? Worek, pyrek. Dobra, zmieniam rozmiar. Może rozmiar po prostu jest zły. Coś tu kiełbasiłam, bo tu jakoś powinno iść. Tu... Wszystko jest nie tak. Nie wiem, o co chodzi. Ale to jest XSK. I jakbym jeszcze bardziej zrobiła na dół. Nie. Bardzo chciałam. Tu w ogóle macie namiary na tą sukienkę. Jeśli wpadła wam w oko. Bo kolor, materiał jest naprawdę super. Ona jest taka, wiecie, no warstwowa, więc nic wam tu nie będzie prześwitywać. Ale... No... No nie, ja wyglądam jak w namiocie po prostu. No nie dla mnie. Stwierdziłam, że muszę to nagrać, bo to jest niesamowite. Jak nasze dziecko pod nieobecność poradziło sobie z wydobyciem dość sporego, jakże innego kawałka brownie. Tutaj pozostałości. Jakie było moje zdziwienie, jak weszłam, to i takie... Ale dobrze, że sobie poradził, nie? Nie musiał czekać przynajmniej. Cześć Monik, miło was widzieć. Was też. Witajcie w Kelly House. Dzień.
pull&bear to jest. Fajna łyżeczka i spodenki takie. Styl na rybaka. Pawłowi nie przypadł do gustu, a według mnie są to turbo wygodne i bezpieczne spodenki. Dziękuję bardzo. Zróbmy tak, że każdy będzie miał miejsce. Na swoim? Tak. No dobra, niech tak będzie. Jeszcze po moje piciu idziesz. Teraz. Tak, teraz idziesz. To już. Teraz. Proszę, papierek. Niech. A to dowcipniś naprawdę. Witamy w sklepie Lego Poznania. Lego. Dziękuję bardzo. No, wygląda trochę jak twoje, Kawusie, kiedyś, więc zobaczymy, czy rzeczywiście będzie słodkie, bo to jest pistacja. Słuchajcie, kupiliśmy z okazji moich imieninek ciacho i kawy i wzięłam nowość pistacjową i jest naprawdę pyszka, nie jest taka super turbo słodka, tym bardziej, że ja zawsze biorę tutaj karamel frappuccino grande, które jest turbo słodkie, więc to jest zdecydowanie lepsze. Zimniutkie, bo dużo lodu, ale fajne, coś innego. Stanę Francuzem, bo nie lubię Francji, w przeciwieństwie do mojego syna, ale croissantik na ciepło bardzo dobrze. Do naszego syna. Naszego syna, innego nie mam. Zimna kawa do tego, parzone na zimno. Pycha. To jest dopiero ilość lodu. Złośliwo i rzeczy martwych, bo są bardzo fajne zimowe buty Philip Plein za 616 zł z takim misiem w środku, no ale nie szukam zimowych butów teraz. Nie, że sandały takie rose goldowe albo takie brokatowe. Mnie się podobają. Te są już bardziej rozbite, te mniej. Jeszcze takie różowe, Calvina Kleina. Moje bataty z rollsami i z sosem różowym mayo. I Pawła burgerek z okazji moich imienin. Mamy też ice tea. Uwielbiam ice tea w Pasibusie. I szczerze nie pamiętam, kiedy tu byliśmy. Tu. W Poznaniu, kiedy byliśmy. Na Świętym Marcinie bywaliśmy ostatnio. No ale... No. Zobaczcie, jaka fajna inicjatywa. Tu w ogóle są pszczoły. I sprzęcior. I to jest turbo słodkie. Be happy! Uwielbiam bezy pawlowej i zrobiłam tym razem wersję z owocami. Ostatnio Paweł miał z orzeszkami. Taką dakwas, a ja mam z owocami. No i Kubuś brownie. Kawusia, my tu z Kubą, a Paweł biedny na wygnaniu tu. Ale radzimy sobie. Tak. Radzimy. Jeszcze jestem tak dumna, że chciałam wam przekrój pokazać. Tak wygląda. I recenzja? No czy ja mogę zjeść, jest przepyszne, ale już koniec tej kamery, proszę. Dokładnie wiem już, co chcę kupić, co chcę też dostać na imieninki. Ale powiem tak, że dzisiejszy dzień zdecydowanie mnie pokonał. Jako prezent dostałam dzisiaj miesiączkę, okres, zwał jak zwał, wiecie o co chodzi. I tak jak jeszcze pierwsza połowa dnia była w miarę okej, no to teraz to już jest zgon. Niestety, ale ja tak mam. Pierwsze dwa dni to jest dramatiko. Chłopacy właśnie poszli na obiad z Kubusiem, bo my jedliśmy, ale powiem wam tak, jeśli widać jakiś spadek energii u mnie, to dlatego, że coś się dzieje. W szczegóły nie chcę wchodzić, ale bywało lepiej. Jest już reunion Ultimatum RPA. Jak widzicie, zaczęłam oglądać i zobaczymy, co tam słychać u tych ludzi. Chłopacy oglądają u nas w pokoju, więc ja sobie włączyłam u Kubusia i będę oglądać ostatni odcinek Sabotażysty. Mogę zostać waszą pogodynką, chociaż słowa ze mnie pogodynka, bo jak u mnie to jest, to wy to widzicie po paru dniach przynajmniej. Ale chyba właśnie przyszedł deszczyk.
tam chyba jest burian znowu. Udało mi się zawczasu ściągnąć pranie. Więc całe szczęście. Nie wiem, czy to na razie jest tylko wiatr, czy już leje. Chyba mi się wydaje, że zaczyna padać. Zmiana pogody, proszę bardzo. Pogodynka Asia. Ale wygląda to swoją drogą zjawiskowo. Parę chmurek. I tam jest odcięcie, zobaczcie, tam jest jaśniutko. Szaro, tak. Jest! Wow, ale uchwyciłam. Jest to, co pawełki lubią najbardziej, i czyli co burza. I to, czego Asia nie lubią. Ale no, jak liczyliście? To jak zaraz będzie, wiaterek się wzmaga. Zaraz będziemy we froncie. I będzie ulewa. Właściwie już jest. Na całe szczęście daleko. Już pada. Leje, leje. O. O, proszę bardzo, alert RCB. Uwaga, dziś wieczorem lokalne możliwe burze. Teraz, jak już dawno to małe. Sobotnie śniadaneczko, jak widzicie, wygląda tak. I oczywiście do tego woda z cytrynką. Moi drodzy, kupiłam sobie glamour, bo jest Andziaks. Angelika Trochonowicz, jak to Luka mówił, cieszy się, że jego nazwisko jest na okładce. Wcale się nie dziwię. Piękne zdjęcia i generalnie tutaj już byłam przy artykule, ale zobaczcie tylko na to. Nie będę wam pokazywać reszty, bo nie chodzi o to, żebyście widzieli u mnie, tylko żebyście kupili to czasopismo. Natomiast ja dawno żadnego nie kupowałam, a przez nią, przez Angelikę kupiłam i mam. Słuchajcie, przychodzę do was z takim szybkim testem produktu, dlatego że kupiłam ten rozświetlacz w Sticku. Sporo produktu. Wygląda w ten sposób. Bardzo ładny kolorek, taki szampański. Uuu, piękne. Zobaczcie. Bardzo ładnie wygląda. I teraz tak, mam krem BB na sobie, więc na sobie, na twarzy. Jeszcze nałożę odrobinkę korektora tego. Wonder Match Lumi, ja mam z Eveline, ja mam kolorek numer 15. Mam też na policzki, dlatego że są takie różowiutkie, mam nałożone, już wam pokazuję. O, to. To jest to serduszko z Action. Tyle tylko, że one już raczej nie są dostępne. I też będę czatować w Action na te sticki z różem, dlatego że ten niestety zasychł i już produktu nakłada się odrobineczka, jest nałożone, róż jest również, ale tak ledwie co go widać, tak szczerze mówiąc. I teraz nałożymy sobie ten stick w tym miejscu. Najgorsze jest to, że ja i tak muszę na to nałożyć puder, bo jak tego nie zrobię, to będzie mega lipa. Kolor jest przepiękny. Zdecydowanie jest to produkt, który wygląda bardzo świeżo, bardzo tak zdrowo bym powiedziała. Będę używać na pewno, no tyle tylko, że jest to produkt na mokro. Co prawda widziałam, że dziewczyny nakładają niejednokrotnie produkt mokry na suchy, no ale ja jeszcze nie próbowałam. I tak tutaj ten kosmyk cały czas mnie denerwuje. Dobra, pod oczy nałożę sobie Lokit z Kat Von D. Takim dużym ja to zrobię. O, to jest taki puder. Bardzo lekki, raczej nie jest taki, wiecie, mur beton. Ale bardzo ładnie, tak naturalnie dzięki temu wygląda. A na całą twarz nałożę to i szczerze wam powiem, że nie wiem, czy tam skończę. Ja tak, nie wiem, tak mi nie służy tamten puder, że chyba po prostu go się pozbędę. No, tak jak myślałam, wiadomo, że jak się odrobinę może przebija ten rozświetlacz, no ale jak się nakłada puder,
to oczywistym jest, że niestety, ale ten efekt znika. Na nosie bardziej jakby to widać. No i czoło, wiadomo, że teraz jak jest tak ciepło, to bardzo się poci. Ale nie przerwałam jeszcze nagrywania tego filmu, dlatego że mam jeszcze jeden produkt do przetestowania i do sprawdzenia z Wami. Jestem bardzo ciekawa. Ale dobra, ostatnio używałam sobie tego brąz, więc może teraz użyję tego dark brown od Maxineczki, ta kredka, żeby odrobinę tylko podkreślić. Tak wygląda jedno oko z tą kredką. I teraz, taka w ogóle odwrócona kolejność, nałożymy sobie jeszcze bronzer, żeby odrobinę podkreślić kości policzkowe. Używam z Benefitu kolor Dallas. Róż mieszam Dandelion z Kalifornią. Zastanawiam się, czy nie zaryzykować. A! Raz się żyje. Nałożę produkt mokry na suchy i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czy nie rozjedzie tego, co mam, ale wygląda bardzo naturalnie i ładnie. Zobaczcie. Mam nadzieję, że wy to widzicie. Ale tak sobie odrobinę nakładam i rozpracowuję palcem, jak widzicie. Tą linię tak sobie rozpracowuję, żeby nie było takiego chamskiego odcięcia. O, jeszcze na łuk kopityna, nosek. I to nie wszystko, dlatego że jeszcze chcę nałożyć sobie w kąciki, ale takim małym pędzelkiem. Wezmę trochę tego produktu kremowego i nałożę kącik wewnętrzny. Niedużo, ale żeby coś tutaj się zadziało. I ewidentnie się to udało. Nałożę jeszcze tusz, żeby już był pełen make-up oka. Tusz to będzie ten Varieté Złoty z Eveline. Tak jak widzieliście, tak na oko dzisiaj nie nałożyłam kompletnie nic więcej oprócz tej kredki od Maxineczki. Ja czasami tak właśnie lubię robić. Mimo to oko jest takie bardziej wyraziste. Mimo tego, że nie ma żadnych, wiecie, cieni i tak dalej, to to oczko widać, że coś tu jest zrobione. Patrząc na mnie, na pewno wiecie, co jeszcze nie jest zrobione oprócz ust. Na usta nałożymy sobie z Varieté, znaczy się Eveline Cosmetics, seria Varieté i to jest numerek 05. I na to nakładam sobie 01 Varieté Satin Lipstick, też z Eveline. I robię kolor idealny. I teraz zabieramy się za brwi. A do brwi kupiłam też z Action taką kredkę w kolorze blond. Już sprawdzamy, jak to wygląda i czy wzięłam dobry kolor. Ok. Kredka wygląda w ten sposób, więc tu mamy klasyczny grzebyczek do wyczesania brwi. Podoba mi się to. Mamy ostrzytko i mamy kredkę, która jest takiego koloru. Troszkę ruda, ale jest dość miękka. Bałam się, że będzie taka bardzo mocno twarda i tępa, a ona jest naprawdę spoko. Jak widzicie, ja robię o w ten sposób, a tu tylko tak. Wyczesuję. To jest brew z wypełnieniem, takim po mojemu, a to jest bez. Wydaje mi się, że nawet dodała takiego bardziej naturalnego kolorytu. Ewidentnie jest w kolorze blond. Nie ukrywam, że ja chciałam właśnie odejść od takich bardzo ciemnych brwi, więc ta ma kolor bardzo dobry. Powiem tak, jestem miło zaskoczona tym produktem. Na pewno będę używać, będę dalej testować. Ja się nie mam do czego przyczepić, a ten produkt kosztował chyba z 3,50, więc co mam powiedzieć, pojadę kupić, jak będę przy okazji i będą,
to wezmę sobie też brązową sprawdzić. A jak ten kolor mi się sprawdzi, to będę dokupować jeszcze ten, więc super. Tak jak zwykle mam problem z tym produktem. Nie wiem, czy ja się go kiedykolwiek nauczę używać. O, ta lewa już jakby lepiej, a ta prawa to totalne G. Jakim sposobem ten beauty youtuberki tak zachwalają ten produkt? Nie mam pojęcia. Dobra. Tak wygląda skończony makijaż, więc... Słuchajcie, ja jestem bardzo zadowolona. Nie wiem, czy te brwi do końca są ok. Jak teraz tak patrzę na siebie, to muszę się opatrzeć, muszę, wiecie, się przyzwyczaić. No bo mam też ciemniejszą kreskę na oku, więc to zawsze jest takie mocniej zobowiązujące i rzęski są takie dłuższe. Więc zobaczymy, być może ten kolor brązowy byłby jednak lepszy. No ale dajcie znać w komentarzu, czy używacie jakichś produktów z Action do makijażu i czy się Wam sprawdzają, bo jeśli chodzi o mnie, to bardzo miłe zaskoczenie. I jeszcze będę dawać Wam update co do tych produktów, jak one się sprawują w przeciągu całego dnia. Zaczęłam oglądać W dobrych rękach. Taki film na Netflixie. Teraz wyszła druga część. Niestety make-up mam już bardzo rozjechany. Jak widzicie, moje usta praktycznie nie istnieją. Ale chyba również ta kreska mi się odbiła tu. Więc no cóż. Niestety, ale musiałabym chyba mieć, nie wiem, jakiś make-up powieki mocniejszy, żeby to tak nie wyglądało. O, teraz chyba lepiej widać. A tak patrzyłam na... O, tu widać najbardziej. O, widzicie? Mam nadzieję, że widzicie. W dobrych rękach dwa. Ewidentnie ten film numer 1 i numer 2 to są filmy, które mają w sobie zaplecze smutku i gdzieś tam cały czas łezka się kręci, ale i tak chcę obejrzeć ten film. Mimo tego, że pewnie będę beczeć znowu, chociaż może druga część już taka nie będzie. No ale przemijanie, życie, śmierć. Ale tu... Wybaczcie za klimat. Chwilowo tylko. Mam dla Was ciekawostkę. Trzy kruki siedzą na poręczy, a gołąb i tak jest na dole. I sobie chyba zrobiła tam gniazdo. Więc tak właśnie wygląda rzeczywistość wieżowcowa, balkonowa. Jakby ktoś powiedział, że sobie nie radzimy, to tam trzy kruki. To sąsiadka musiała pomontować siatki. My mamy siatki, tam jest siatka, tu siatki i piłka, tam siatki. Wszędzie ludzie sobie radzą jak mogą. To jest naprawdę ogromny problem.